Dzień dobry, cześć i czołem. Czy pamiętacie tę grę? Mam nadzieję, że tak, ponieważ to Next Car Game Wreckfest. Gra, która pokazała się na moim kanale w formie 9 odcinków, a ten 10 odcinek będzie testem po czasie, żeby zobaczyć, jak zmieniła się gra od ostatniego czasu. Myślę, że sprawdzimy sobie grę wieloosobową. I o ile w menu nie zmieniło się zbyt wiele, to niektóre jego elementy są już inne. Serwerów do samej gry przybyło bardzo dużo i bardzo możliwe, że przez to, że jest noc, gdy to nagrywam, są one po prostu w większości puste. Jak widzicie, dość pusto na większości serwerów i myślę, że doskonałym będzie rozwiązaniem rozegrać sobie dwie różne rozgrywki na tym odcinku. Pierwsza to, myślę, szybki mecz, więc dołączymy do randomowo dobranej rozgrywki, grając z innymi graczami. Mamy do wyboru, z racji, że mój save jest pusty, 4 pojazdy. Jednym z nich jest... O! Czy to jest kanapa? No świetnie. Oczywiście tradycyjnie kosiarka i 2 samochody, z tym, że tym jeszcze nigdy nie jeździłem, więc to jedno chyba z nowych aut. Wreckfest wywodzi się właśnie z Flatout. To znaczy tej gry, którą na pewno już więcej osób będzie kojarzyło. Tak czy siak... 3, 2, 1, go! Jedziemy! Nie wiem, czy manual, czy automat. Jest automat. Okej, czyli biegi zmieniają się same. Nie grałem w Wreckfesta już dość sporo czasu. Czy to już nawet nie rok, albo i dłużej? Myślę, że tak. I bardzo ciekaw jestem, jak spisuje się ta gra po tak długim czasie. I zobaczcie, rozpoczęliśmy dopiero wyścig i jestem na pozycji numer 1. Aż mi się wierzyć nie chce, że gram z prawdziwymi graczami, bo jakoś mnie dogonić za bardzo nie mogą. To teraz zobaczymy, czy... O, czy uda się go... To wyglądają oni wszyscy na boty wszędzie. A może to są boty, bo mają koło ników taką zieloną gwiazdeczkę. Czyżby gra mnie wtrafiła do botów? Wy jesteście botami? Oj! Halo? A, ewidentnie jesteście botami. Dobra. Przyłączyło mnie niby na multiplayer, ale z botami. Ała. No dobra. Definitywnie tamten wyścig był z botami. Zupełnie bym się tego nie spodziewał. Ale teraz na pewno jestem z prawdziwymi graczami. Bo to widać, że to są prawdziwi gracze. No i właśnie kolega z autobusu umecholił tego pięknego gracza, który chyba się zawkował i został rozgnieciony przez autobus. Właśnie się skończył tutaj... O, proszę bardzo, sesyjka się skończyła. I mamy do wyboru wyścig wraków i każdy może sobie zagłosować na... O, widzę, wszyscy głosują na tą z prawej strony. No skoro wszyscy, to i ja również zagłosuję. I będziemy mieli do wyboru teraz samochód, chyba nawet ten sam, zobaczmy zresztą, o, szybko wszystko poszło. I są naprawdę rozmaite samochody, to jest fantastyczna sprawa, że teraz tych aut jest troszeczkę więcej, wtedy też nie było ich mało, ale coś tu doszło, jakieś takie malutkie autka czy coś takiego, ta na przykład kanapa zresztą, to sofa car się nazywa. Ale dobra, weźmiemy sobie jedno z szybszych samochodów, a jest to właśnie to, i spróbujemy przedrzeć się na sam przód, a następnie najprościej w świecie po prostu wygrać. Czy to się uda? Dowiemy się już za chwilę. Teraz czekamy tylko, gdy większość graczy ustawi się na gotowość. Swoją drogą można jeszcze ulepszyć swój samochód z tego, co widzę. Jakoś go dokładniej skonfigurować, co ja pamiętam, bo tam było usztywnianie zawieszenia czy coś takiego, ale jest również lakiernia. Nie sądzę, żeby to było malowanie rodem z Cartoon, ale pewno coś ciekawego. To co? Zaczynamy. 3, 2, 1, go! Oho! Co on wybrał? Dara, go, jedziemy! Przecież jego można zmieść. O, a wszyscy na niego się rzucają, tak, a jedzie taki mały. No to tak, zróbmy tak, jak było mówione, czyli plan jest następujący. Przedrzeć się na miejsce, przynajmniej, no powiedzmy już tą drugą czy pierwszą, o. Będzie ciężko to zrobić bez przebijania się przez innych graczy, ale... O, tu wjechał z liścia. O, nawet dobra bryka. Co? Autobus pod... No, tak się właśnie załatwia sprawy w takich wyścigach. Bierze się autobus, a następnie eliminuje się wszystkich innych graczy, jadąc pod prąd. Czy to nie jest sukces? No, wyeliminować wszystkich, a na końcu samemu przejechać przez linię mety. Do widzenia. Ło! O! Gościu, trzymasz się nieźle. Byłeś w krytycznej sytuacji, ale powiem szczerze, nie chciałem go obracać, więc trochę puściłem z gazu. Więc tak, jestem na pozycji... 3 z 17. To dość dobra pozycja, ale liczę na... On raczej chce mi zrobić to samo. On chyba tak. Chyba chciał. Ale ja kulturalnie to... Dobra. Koniec zabawy. Do widzenia.
O nie, pan autobus. Dalej trzeci, ale chyba nikt w niego nie wjechał. Biedny pan autobus. Nie trafił na klienta. Chociaż moje auto, mimo tego, że należy do jednych z szybszych samochodów, to zaś nie mogę dogonić tu kolegów. O, zaraz tutaj. Ło! Uderzenie, bach, 50 XP. No to, co to maleństwo jechało, na nie najechałem przypadkowo. Nie wiem, którym klawiszem się obracało do tyłu. O, pod V jest ta kamera. Już tak blisko byłem, ale spadłem. Co tu się dzieje? Widzę, że metoda na jazdę pod prąd staje się coraz bardziej popularna na tej sesji. Do widzenia! O, ciężka sprawa z tą limuzyną, widzę. Strata pozycji na szóstą. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Muszę się odzyskać. Do widzenia. Trzecia pozycja z powrotem. Ale klienci, którzy są przede mną, oj, tam się obtłukują, widzę, z autobusem mocno. Ojej, autobus się tłucze z tamtym tym monster truckiem. Co tu się dzieje? Zaraz będę dublował chyba kogoś. Tak mi się wydaje, a może i nie. Zaraz zobaczymy. Zbliżam się do gracza, który jest przede mną. Wygląda na to, że faktycznie ziomuś już któreś okrążenie robi, jakby, może czy coś. Oj, chyba kogoś mechnąłem. I on mechnął mnie. Mamy już zwycięzców, więc teraz już walczę tylko o pozycję. Czwarta pozycja. Obrócony. Niestety, ale nie udało się ukończyć na trzeciej pozycji, ale długo na niej byłem, jakby nie patrzeć. Choć zepchnięty gdzieś tu po drodze, niestety spadłem na szóstą pozycję. Miejmy nadzieję, że kolejny wyścig będzie lepszy, a raczej nie wyścig, a taki derby. To taka typowa rozwałka i liczę na to, że teraz wszyscy na to zagłosują, czy coś takiego. Czy będzie głosowanie na następny jakiś tryb? Tak, jest. No niestety, ale każdy kolejny tryb to wyścig wraków. Ja bym chętnie zrobił jakieś derby, więc chętnie wyjdę do menu głównego i znajdę serwer, który właśnie ten tryb posiada. No to co my tu mamy? Przeglądarka serwerów. Znalazłem serwer odpowiadający moim oczekiwaniom. Serwer co prawda posiada trochę botów na sobie, ale są też gracze prawdziwi, więc zagramy sobie tak zwany deathmatch. Coś, co ja bardzo lubię zresztą w takich grach, więc słuchajcie, musimy obrać tutaj trochę inną taktykę. Tu nie możemy być najszybsi, tu musimy być najmocniejsi, ewentualnie, no nie wiem, czy branie domku kempingowego to dobry pomysł, bo jest on dość wolny. Chyba nie wybrałem samochodu. O nie! Naprawdę? Nie mogę już nic zmienić w moim samochodzie, bo nie zdążyłem kliknąć? No dobra, spróbujmy. Nie wybrałem auta, jadę domyślnym samochodem. Bardzo niedobrze. O, już się zaczyna. No nic, spróbujemy chociaż tak. Może coś z tego wyjdzie. No samochód jest po połowie tam szybki. O, dron lata jakiś. Drona widzę. Patrz, się drona dodali. Może ogląda pewno. Może ktoś, kto wejdzie do gry, to jest takim dronem właśnie. Dobra, to tu bot jest akurat. To na bocie sobie trochę punktów przybije. Dziękuję. To jest też bardzo fajny odmurzający tryb, bo możesz tak sobie pojeździć i tak poniszczyć sobie graczy, czy boty, w zależności, bo jak nikogo nie ma, no to boty wtedy. I cyk, proszę bardzo, w błotniczek pan dostał. Tutaj widzę kogoś do uszkodzenia na dobre, ale nie udało mi się w niego trafić. Co tu się dzieje? Rozwałka. Na serwer chyba wchodzi maksymalnie 24 graczy. To nie jest jakiś porywający wynik. Za zniszczenie dostałem pełną pulę punktów. To fajnie, tylko 250 to trochę mało mi się wydaje. Jak 100 dostaję za jedno małe uderzenie w bok, tylny błotnik, nawet mi nie dali punktu za to? Co za ludzie. Teraz też nie dostałem punktów. A to dranie jedne, a dotknęłem ich. Ryska była wspomniana. Patrz, no omijam ich slam wszystkich. Co jest? Więc no aktualizują tą grę wciąż. Swoje kosztuje. Zresztą nie wiem, ile teraz kosztuje w tym momencie. Nie sprawdzałem w ogóle ceny, więc jak ktoś z was gdzieś tam coś ten tegest to może napisać, ale jak pamiętam, ostatnia zanotowana przeze mnie cena była nieadekwatna do tego, ile faktycznie warta jest ta gra. Ta kamera się nie zmieniła pod fałką. Śmieszne też jest to, że... Ojej, co tam się dzieje? Że jak ludzie... Jakby te... O kurczę. Te boty, co siedzą w środku, te z kaskami, te... To one się wyginają też jak samochody. To jest śmieszne trochę. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale... Bardzo mało punktów wydają. Wydawało mi się, że powinno być więcej. A za to czołówka 100. Tylko 100? Jestem na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o punktację. To nie jest jakaś tragiczna, ale też nie najlepsza pozycja. Podejrzewam, że jestem ostatni, jeżeli chodzi o graczy. Nawet bot jest lepszy ode mnie. Trzeba tu mocniej, chodź no tu ktoś. Chodź tu. Idziemy, konkretnie.
Uszkodzenia krytyczne. Dachowanie. 14 sekund. Chodź tu. I... Ajajaj. Asysta w zniszczeniu. Tylko kogo? Witam. O, jeszcze cię można dobić w sumie. Nie zdążę. Ostatnia sekunda. Koniec. Słabo wyszło. Czwarte miejsce. Tylko jednego gracza czy tam bota zniszczyłem w całości. No i widać, że no co? Z graczy wyszedłem jako ostatni. Tradycyjnie, nie do rajda Luxor oczywiście, jak zawsze. No generalnie mamy tutaj, zobaczmy sobie, co tu w ogóle można zrobić. Opcje wydarzenia. Mamy jakieś do ostatniego polu tam, deathmatch to teraz graliśmy, drużynowy. No i powiem wam, że generalnie, a to chyba, że może wybór toru jeszcze zmienia. Wyścigi wraków, wyścigi drużynowe. No generalnie, jeżeli chodzi o tryby rozgrywek w tej grze, to nie zmieniło się nic od naszych ostatnich rozgrywek. Doszło natomiast trochę map, faktycznie jest trochę ich więcej, nawet takie, zobaczcie, Hellride. Wygląda to całkiem ciekawie. Myślę, że gra bardziej tematem dobrym na lejwidła. Jeżeli chodzi o odcinki, to myślę, że raczej z tej gry nie będzie się już nic pokazywać. Prędzej spotkamy się na lejwidle z tej gry. 10 odcinków z Wreckfesta w zupełności wystarczy na moim kanale, zwłaszcza, że jak widzicie, odstęp między tymi ostatnimi odcinkami był na tyle duży, a w grze się wiele nie zmieniło. Zarazem w tym odcinku to będzie już wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i zapraszam na kolejne filmy, raczej nie z Wreckfesta, a z innych gier, tych bardziej lubianych na kanale lub nowych, które się będą na nim również pokazywać. Zainteresowanych zapraszam również na transmisję na żywo, więc dzięki za obejrzenie, cześć i czołem!